Witamy na gali finałowej pierwszego międzynarodowego konkursu choralnego Fala Dźwięku, odbywającego się pod honorowym patronatem Hanny Zdanowskiej, prezydent miasta Łodzi. Przypomnę, że organizatorem dzisiejszego konkursu jest Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kistuta Bacewiczów w Łodzi. Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Chórzystek Żeńskiego Chóru Kameralnego Rebelowe. Partnerami wspierającymi organizację konkursu są Adama Manufacturing Poland z Brzegu Dolnego, pan Ryszard Tomaszewski z Warszawy oraz dr Adam Olejniczak z Akademii Sztuki w Szczecinie, odpowiedzialny za projekt i wykonanie statuetek konkursowych. Przesłuchania koncertowe oceniało jury w składzie. Przewodnicząca jury, pani profesor doktor habilitowana Anna Fibik. Doktor habilitowany Krzysztof Grzeszczak. Doktor habilitowany Artur Zagajewski. I pan Bartosz Michałowski. O zabranie głosu poprosimy doktora habilitowanego Dawida Bera. Drodzy Państwo, zanim jury ogłosi swój werdykt, chcieliśmy w tym momencie bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, wszystkim tym, którzy zechcieli ten dzień spędzić w Łodzi. Po wczorajszym śnieżnej sobocie, dzisiaj piękna słoneczna pogoda i cieszymy się, że również warunki atmosferyczne sprzyjały nam. Bardzo nam miło, że byliście Państwo z nami. I chcieliśmy w tym momencie zaprosić na scenę jurorów konkursu, by móc im szczególnie podziękować za pracę, którą wykonali w ciągu dzisiejszego dnia. Zapraszamy Państwa na scenę. Myślę, że to jest dobry moment, żeby poprosić panią przewodniczącą o zabranie głosu i przedstawienie wyników obrad jury. Dobrze. Ja też bym chciał mieć mikrofon. Bardzo gorąco witam wszystkie chóry, które przyjechały do Łodzi po to, żeby przedstawić swoją wizję muzyki chóralnej. Wszystkie chóry były wspaniałe. Jury jest usatysfakcjonowane tym, że daliście popis wykonawstwa chóralnej muzyki tak wspaniale. Wszystkim chórzystom, wokalistom, wszystkim dyrygentom bardzo serdecznie jury dziękuję. Teraz przeczytamy, jak to uszeregowało, jak dało się uszeregować te wasze występy. To już, tak? Tak, to teraz nadeszła ta chwila, na którą wszyscy czekamy. Jeszcze nabuduję tą sytuację i poproszę wszystkich dyrygentów na scenę. O, żeśmy jeszcze chwileczkę poczekali. Tak jest.
dobrze, żeby już nie budować tej kulminacji zbyt długo, przechodzimy ad rem. Nagrodę za najlepsze prawykonanie współczesnej kompozycji chóralnej, w tym przypadku jest to kompozycja Jakuba Neske, Starają się ludzie. Jest to nagroda kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Łodzi, profesora Sławomira Kaczorowskiego, otrzymuje. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej. O wręczenie dyplomu za najlepsze wykonanie, prawykonanie polskiej kompozycji chóralnej poprosimy pana doktora habilitowanego Artura Zagajewskiego. Dyrygentką tego chóru jest pani Ludmiła Wocial-Zabacka. Nagrodę za najlepsze wykonanie kompozytora łódzkiego, za wykonanie utworu, w tym przypadku jest to antyfona mojej skromnej osoby, w wysokości 500 zł, otrzymuje. Powtórzę jeszcze, jest to utwór pod tytułem Antyfona Krzysztofa Grzeszczaka. I otrzymuje tę nagrodę kameralny chór Lege Artis z Krakowa. Dyrektorem tego chóru jest pani Agnieszka Trela-Jochymek. I o wręczenie dyplomu poprosimy Artura Zagajewskiego. Okej. Gratulujemy. Dziękujemy pięknie. W konkursie dla dyrygentów Steruj Falą jury postanowiło wyróżnić statuetką sternika oraz nagrodą kierownika Katedry Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Łodzi w wysokości 500 zł. Panią dyrygent Ludmiłę Wocial-Zabacką. Jeszcze raz. Tak, nagrodę wręczył kierownik Katedry Edukacji Muzycznej, doktor habilitowany Dawid Ber. Dobrze, idziemy dalej. Przechodzimy już do nagród w kategorii chóralnej. Brązowe pasmo, uzyskana punktacja 77 punktów, otrzymuje. Chór kameralny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi pod dyrekcją Renaty Banackiej-Walczak. Srebrne pasmo, uzyskana punktacja to jest 85 punktów, otrzymuje. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej. Pod dyrekcją Ludmiły Wocial-Zabackiej. Trzecie miejsce i złote pasmo. Uzyskana punktacja 92 punkty.
brązowe pasmo, przepraszam. A nie, złote pasmo, nie, ktoś mnie tu wprowadza w błąd. W protokole jest złote pasmo, więc czytam tak, jak jest. Uzyskana punktacja 92 punkty, statuetkę brązowej fali i nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymuje... Chór kameralny Lege Artis z Krakowa pod dyrekcją Agnieszki Treli Jochymek. Złote. Tak, są same. Drugie miejsce i złote pasmo. Uzyskana punktacja 94 punkty. Statuetkę srebrnej fali i nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymuje. Otrzymuje chór Tibi Domine z Warszawy pod dyrekcją Justyny Pakulak. Dobrze. Tak, ostatniej właściwie informacji mógłbym nie czytać, ale oczywiście przeczytam. Pierwsze miejsce, złote pasmo i Grand Prix. Uzyskana punktacja 96 punktów, statuetkę złotej fali i nagrodę jego eminencji rektora Akademii Muzycznej w Łodzi, profesora Cezarego Saneckiego, w wysokości 3000 zł otrzymuje. Chór Liceum Ogólnokształcenia. Proszę Państwa, cieszył się chór Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana III Sobieskiego z Warszawy. Dyrektorem tego chóru jest pani Liliana Bach. Dobrze, to gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim wykonawcom i zapraszamy tym samym na koncert laureatów. Wystąpi przed Państwem laureat nagrody za najlepsze wykonanie utworu łódzkiego kompozytora, chór kameralny Lege Artis pod dyrekcją Agnieszki Treli-Rochymek. Zespół wykona kompozycję Antyfona Krzysztofa Grzeszczaka, następnie wystąpi laureatka konkursu Steruj falą wraz ze swoim chórem, czyli Ludmiła Wocial-Zawadzka wraz z akademickim chórem Politechniki Opolskiej. Na sam koniec koncertu usłyszymy zdobywcę nagrody Grand Prix pierwszego międzynarodowego konkursu chóralnego Fala Dźwięku, czyli chór 75. Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana III Sobieskiego z Warszawy pod dyrekcją Liliany Bach. Dziękujemy za uwagę, zostawiamy Państwa z muzyką. Witaj, 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 wit
Chciałam Państwu powiedzieć, że zaśpiewamy zupełnie inny utwór, ponieważ my jesteśmy ogólnie chórem, który dużo śpiewa muzyki rozrywkowej i zaśpiewamy dla Państwa coś z naszego repertuaru. To będzie taka piosenka, która właściwie jest taką opowieścią o tym, co się tutaj dzieje, a mianowicie o spotkaniu miłości, pasji i tego przesłania, o co jest najważniejsze w życiu. Będziemy to mówili z utworami Stanisława Sojki. Prosimy, żebyście razem z nami popstrykali, pobili brawo i żeśmy byli razem, cieszyli się. Jak znacie piosenki, to śpiewajcie. Możecie policzyć, ile było piosenek też. No to już.
Dziękujemy, gratulujemy. Gratulujemy jeszcze raz serdecznie. Poproszę o zostanie na scenie. Muszę oficjalnie ogłosić, że to już koniec pierwszego międzynarodowego konkursu choralnego Fala Dźwięku. Śmiało. Zapraszamy serdecznie na kolejne edycje, najbliższa już za rok. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich Państwa do wspólnego zdjęcia tutaj na scenie. Spróbujemy się zmieścić. Także zapraszam wszystkich jury, uczestników, organizatorów, gości. Zapraszam również studentów naszych edukacji, którzy pracowali przez cały dzień. Chodźcie, proszę. Chodźcie. Pilotów i opiekunów wszystkich.